spotkanie zakończone wynikiem 0-3. No chyba nie w takich nastrojach wyobraża sobie pan ten pojedynek. No na pewno nie. Po prostu nie pamiętam, kiedy przegraliśmy więcej jak, znaczy dwoma bramkami nie pamiętam, kiedy przegraliśmy, a dzisiaj przegraliśmy trzema. Nie ukrywam, że weszliśmy bardzo źle w ten mecz. Graliśmy na luzie, Juventa zagrała agresywnie zdecydowanie. Strzeliła bramkę, później nam było ciężko. W drugiej połowie zaczęliśmy grać coraz lepiej. Ale niestety no, bardzo ładna bramka troszeczkę nam praktycznie osłabiła nasz impet, aczkolwiek mówię, no ciekawe co by się stało, gdyby sędzia podyktował jeden z dwóch karnych ewidentnych, który było dla nas w pierwszej połowie, był faul na Świątku, gdzie zawodnik drużyny Juventy potargał po prostu koszulkę na naszym zawodniku, to jest raz, a w drugim ewidentna ręka w polu karnym, także tutaj nie wiadomo jakby się odniosło, ale mówię, gratuluję zwycięstwa Juventy, wygrali 3-0. Myślę, że zasłużenie. Te 4 minuty chyba, które wstrząsnęły drużyną, bo 72 i 76 minuta. No ja wiem, akurat bardzo dwa ładne strzały mówię, no i na pewno to już praktycznie wynik był przy 3-0 już ustalony, także nie było już dużo czasu do końca. Mówię, jedynie to jest to, że różnie mógłby się mecz ułożyć, gdyby sędzia, no przynajmniej jeden z tych karnych przystanie 1-0 dla Juventy nam odgwizdał.